Na sam start chciałem powiedzieć, że wszelkie podobieństwa do Godzilli Sobierus albo Godzilli z Zamurów są przypadkowe. Poza kilkoma celowymi nawiązaniami, ponieważ chciałem, żeby to uniwersum było unikalne i żeby nie było po prostu tanią kopią. Mam nadzieję, że to mi wyszło, ale pewnie nie. Od razu mówię, to jest zamknięta historia i drugi odcinek się nie pojawi. Chociaż w pewnym sensie może się pojawić, ale o tym kiedy indziej. Godzilla kontra bogowie destrukcji. Na całym świecie od tysięcy lat żyły kaiju. Strażnicy pokoju. W Ameryce Południowej był to Waran, w Europie Baragon, w Australii Anguirus, w Azji Motra, w Afryce Rodan, a poza tym istniał również Godzillozaur, który wyglądał jak połączenie Godzillazaura oraz Zilli i jednocześnie umiał skakać jak Gorozaur. Żył on w pierwszej warstwie pustej ziemi, tej najbliżej jądra ziemi, a wejście do pustej ziemi znajdowało się na Pomorzu. Również gdzieś w jaskini żył wielki, biały kaiju. Niektórzy mówili, że wygląda jak lis, jednak inni twierdzili, że bardziej przypomina psa. Co 3 lata wychodził on ze swojej jaskini i obdarowywał ludzkość swoimi pieśniami, za każdym razem bardziej epickimi niż poprzednio. Kaiju koegzystowały z ludźmi i utrzymywały pokój na ziemi. Jednak to wszystko miało się zmienić. Pewnego dnia na pewnej chińskiej wyspie wybuchł wulkan, z którego wylało się dużo lawy. Jak się później okazało, statki przewożące toksyczne odpady nieopodal wulkanu zaginęły bez śladu. Co było dziwne, ponieważ nie były w polu rażenia. Po znalezieniu wraków okazało się, że beczki z toksynami są podziurawione, jednak teren nie zdradzał oznak bycia zanieczyszczonym. Wręcz przeciwnie, woda w tej okolicy była czystsza niż zazwyczaj. Ludzie myśleli, że zostały wessane przez wir wodny, jednak kiedy sprawdzono zdjęcia z satelit, zobaczono coś, co wygląda jak gigantyczna istota wychodząca z wulkanu. Na innym zdjęciu było widać tą samą istotę, płynącą w kierunku statków. Zdjęcia jednak nie były dostatecznie wyraźne, aby zidentyfikować to stworzenie. Ludzie zastanawiali się, czy to na pewno żywe stworzenie, czy po prostu błąd w obrazie. Jednak szybko dostali odpowiedź na swoje pytanie. Odpowiedź w postaci właśnie tego stworzenia widzianego na zdjęciach, wypełzającego na brzeg. Bestię nazwano Godzilla, ponieważ wyglądał jak Godzillozaur. Aczkolwiek był pomarańczowy, miał żółtą płetwę na ogonie oraz otwory na plecach, z których wydobywała się para wodna oraz ozon. Również był on o wiele mniejszy niż Godzillozaur, ponieważ miał on zaledwie 20 metrów długości oraz 10 metrów wysokości. Po wyczołganiu się na brzeg, Godzilla zaczął się bacznie przyglądać ludziom, którzy byli zszokowani tym, co widzą. Potem wydał z siebie głośny ryk, a ludzie zaczęli uciekać w popłochu. Godzilla zaczął gonić ludzi i rozszarpywać ich pazurami, miażdżyć pod stopami lub po prostu ich zjadać. W końcu dotarł do miasta. Szedł przez nie, niszcząc asfalt, po którym stąpał. Tymczasem Steven Dodo wcinał Nutellę w swoim mieszkaniu. Jego specjalnością było kłamstwo, dlatego był politykiem. Nawet nie zauważył, że gigantyczny potwór rozwala miasto za oknem. Jednak szybko tego pożałował, ponieważ kilka sekund później Godzilla rozwalił budynek, zabijając Dodo oraz wiele innych osób. Po 30 minutach na miejsce dotarło wojsko i zaczęło strzelać w Godzillę. Oczywiście jedyne, co z tego wyniknęło, to kilka osób mniej na ziemi. Godzilla otworzył szeroko paszczę. Jego oddech był tak gorący, że kompletnie stopił gąsienicę czołgów. Godzilla rzucił pozostałymi czołgami w pobliski budynek, jednak zamiast się o niego rozbić, czołgi zostały złapane przez tajemnicze pole siłowe. W blasku słońca na miejsce przybyła Motra. I tak, to było jej pole siłowe. Motra była strażniczką Ziemi i za pomocą swoich czołgów była w stanie usłyszeć każdy dźwięk na planecie. Oraz nawet była w stanie przewidzieć najbliższą przyszłość. Motra przybyła na miejsce, ponieważ usłyszała Godzillę, który rozwala miasto i chciała go powstrzymać. Kiedy wylądowała na ziemi, Godzilla popatrzył na nią wzrokiem mówiącym: wiesz dlaczego to robię, nie mieszaj się w to. Motra zaczęła się komunikować z Godzillą i powoli do niego podchodzić. Jednak Godzilla wystrzelił w nią promień wrzącej pary wodnej. Motra zrobiła unik, po czym wystrzeliła w Godzillę kilka kolców. 2 z nich trafiły Godzillę, jednak nie zrobiło to na nim dużego wrażenia. Godzilla skoczył na Motrę i chciał ją rozszarpać pazurami. Jednak Motra ukuła Godzillę swoim żądłem. Odrzuciła swoimi kończynami, po czym oplątała go swoim jedwabiem, zamykając go w kokonie. Motra zaczęła ratować ludzi, wyciągać ich spod gruzów oraz ze zniszczonych czołgów, przy użyciu swoich kończyn oraz skrzydeł. Jednak Godzilla rozerwał kokon i zaczął z nią dalej walczyć. Motra strzeliła z czołgów do Godzilli.
a następnie zaczęła atakować odnóżami, celując w najbardziej czułe punkty. Godzilla wiedział, że nie wygra, dlatego z pleców wydzielił usypiający gaz, który na chwilę oszołomił Motrę, po czym pobiegł do wulkanu i wskoczył do lawy. Kiedy już doszła do siebie, Motra wydała z siebie dźwięk, który dotarł do wszystkich kaiju. Była to wiadomość o Godzilli i prośba o pomoc w walce z nim. Cały świat popadł w panikę. Ludzie zastanawiali się, dlaczego Godzilla ich zaatakował, skoro do tej pory każdy spotkany kaiju był przyjazny. Zastanawiali się również, skąd się wziął. Odkryto również coś bardzo dziwnego. W pęknięciach w asfalcie, po którym przeszedł Godzilla, zaczęła bardzo szybko rosnąć trawa oraz inne rośliny. Około 2 godziny później przyleciał Rodan, aby spotkać się z Motrą. Rodan z mojego uniwersum wygląda jak ten z Monsterverse, ale ma pióra na głowie i ramionach. A Motra wygląda jak ta z Monsterverse, tylko jest biała w różowe paski i ma na sobie czerwone symbole. Motra i Rodan zaczęli się komunikować, rozmawiali o Godzilli i obmyślali plan działania. Po czym polecieli w pobliże wulkanu, wydając niespokojne dźwięki. Minął dzień, a potem drugi, jednak nic się nie wydarzyło. Aż w końcu cały wulkan zaczął się trząść. Motra i Rodan obudzili się ze snu. Godzilla w swojej drugiej formie wyszedł z wulkanu, rozwalając go. Druga forma Godzilli była biała, z fioletowymi płytami grzbietowymi oraz czarnym kolcem na ogonie. Był on teraz znacznie większy niż w swojej pierwszej formie. Lawa zalała całe miasto, a Godzilla zaryczał potężnie. Rodan rzucił się na niego jak sokół, a Motra wystawiła dodatkową parę ostrych kończyn. Jednak z dziur w plecach Godzilli wyrosły macki, które ich oplątały. Godzilla chciał zabić Motrę, jednak wtedy Rodan rozgrzał swoje skrzydła do temperatury 4 razy większej niż temperatura lawy. Godzilla zaryczał z bólu i wypuścił Rodana, a Motrę odrzucił na drugi koniec miasta. Rodan zaatakował Godzillę swoimi ognistymi szponami. Jednak potem, zza murów miasta, wyczołgała się Motra. Rodan złapał mocno Motrę za jej odnóża i oboje zaczęli wirować, lecąc wprost na Godzillę niczym rakieta, wywołując niewielką eksplozję. Godzilla upadł na ziemię. Rodan zaczął go dziobać oraz atakować pazurami, a Motra strzelała w niego zatrutymi kolcami. Macki Godzilli zaczęły bardzo szybko drgać. Tym razem nie miał zamiaru używać pary wodnej. Ta forma posiadała coś mocniejszego. Jego oczy zaświeciły się na niebiesko, po czym Godzilla zionął swoim atomowym oddechem prosto w Motrę i Rodana. Motra z wypalonymi skrzydłami upadła na ziemię. Rodan próbował wstać, jednak Godzilla uderzył go ogonem. A potem mocno zranił klatkę piersiową i odgryzł kawałek skrzydła. Godzilla chciał go zabić, jednak ledwo żywy Rodan złapał Motrę tak szybko jak tylko mógł i odleciał. W locie poinformował inne kaiju o tym, gdzie mają się spotkać. Motra w moim uniwersum umie telepatycznie przekazywać informacje po bliskim kaiju. Przewidziała to, że Godzilla ma teraz zamiar zaatakować Afrykę i przekazała to Rodanowi. Jej wizja jednak była niewyraźna ze względu na jej obecny stan. Godzilla dokończył rozwalanie budynków, po czym ze szczególnym okrucieństwem zniszczył spalarnię śmieci. Następnie zniknął w odmętach oceanu. Rodan poleciał z Motrą do podwodnej jaskini, która znajdowała się pod Atlantykiem. Zarówno Rodan, jak i Motra wiedzieli, że w obecnej formie nie pokonają Godzilli. A w owej jaskini znajdowała się życiodajna energia, która nie tylko leczyła rany, ale także przyspieszała ewolucję. Po wchłonięciu energii Motra zawinęła się w kokon, a Rodan przeszedł w stan hibernacji. 40 minut później zorganizowano międzynarodowe zebranie online, na którym wszyscy prezydenci, wojskowi oraz najwybitniejsi naukowcy dyskutowali o tym, co zrobić z Godzillą. Było to spotkanie online, ponieważ wszyscy wiedzieli, że organizowanie prawdziwego posiedzenia zajęłoby zbyt wiele czasu, którego przecież nie mieli. Oczywiście większość osób uważała, że trzeba jak najszybciej zniszczyć Godzillę, jednak Paweł S., który był behawiorystą zwierzęcym oraz ekologiem, zauważył, że zachowanie Godzilli wskazuje na to, że Godzilla chce naprawić to, co ludzie zniszczyli. Wydzielanie ozonu, szybszy wzrost roślin, niszczenie spalarni. Według pana Pawła Godzilla chciał zakleić dziurę ozonową, rozwiązać problem wycinki lasów oraz oczyścić powietrze. Innymi słowy, chciał przywrócić tą planetę do stanu, zanim ludzie ją zniszczyli. Paweł uważał, że jeśli ludzie przestaną zanieczyszczać powietrze i wodę i wycinać lasy, Godzilla da im spokój. Oczywiście pomysł Pawła S. został natychmiastowo odrzucony. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że ta planeta należy do nich i że ludzie to najdoskonalszy gatunek, jaki istnieje. Paweł właśnie tego się obawiał. Arogancja i narcyzm ludzi w końcu doprowadziły do ich zagłady.
Po zebraniu pan Paweł przeprowadził transmisję na żywo do wszystkich ludzi na świecie, w której przedstawił im swoją teorię, która stosunkowo szybko się potwierdziła, ponieważ 4 godziny później Godzilla wynurzył się w Nigerii i zaczął zabijać ludzi wycinających lasy. Na miejsce szybko przybył Anguirus, Varan oraz Baragon, którym Rodan powiedział, aby tam się udali. Chcę tylko nadmienić, że inne kaiju również chciały, aby ludzie przestali zanieczyszczać tą planetę, jednak chciały to osiągnąć w mniej krwawy sposób. Dlatego chciały powstrzymać Godzillę. Zaczęła się wielka walka potworów. Varan rzucał skałami z powietrza. Anguirus wykopał tunel, przez co Godzilla się zapadł. A Baragon ranił Godzillę swoim rogiem, tak że aż z jego ciała wytrysnęła krew. Jednak Godzilla wstał. Zaryczał w gniewie i rzucił się na Baragona. Krew tryskała na lewo i prawo. Baragon stracił swój róg, a Godzilla trzy macki, parę zębów i kolec z ogona. Anguirus i Varan chcieli pomóc Baragonowi, jednak wtedy z wody wynurzyła się Zielona Śmierć. Okazało się, że podczas gdy Godzilla płynął do Afryki, ciepło bijące z jego ciała sprawiło, że jeden z rekinów wyewoluował w Zieloną Śmierć, która zawdzięczała swoją nazwę tym, że miała półprzeźroczystą skórę, pod którą było widać zieloną energię. Krew Godzilli, która z niego trysnęła, kiedy walczył z Baragonem, spadła na Skarabeusza, który znacznie urósł i zmienił się w Megalona. Megalon rzucił się na Anguirusa i oboje zakopali się pod ziemię, a Zielona Śmierć złapała Varana w locie, przebijając go swoimi zębami, po czym rzuciła go na ziemię, gdzie Varan się wykrwawił. To była naprawdę cringe'owa śmierć. Pod ziemią toczyła się prawdziwa walka tytanów, jednak ostatecznie Megalon nabił Anguirusa na stalagmit, a potem przewiercił mu skorupę, zabijając go. Godzilla dobił Baragona poprzez złamanie karku oraz szczęki, po czym Megalon wykopał się na powierzchnię. Trzy kaiju kontynuowały destrukcję. Aż nagle wojsko wystrzeliło w ich kierunku trzy rakiety, Oxygen Destroyery. Mimo iż ludzie żyli w pokoju z kaiju, to na wszelki wypadek stworzyli broń przeciwko nim, gdyby któryś z kaiju obrócił się przeciwko ludzkości. Ranny Godzilla upadł na ziemię. Przez dziurę w klatce piersiowej było widać mu serce. Na miejsce przybył generał armii oraz jego żołnierze. Generał stanął przed zwłokami Godzilli i powiedział: "To stworzenie popełniło błąd, kiedy nas zaatakowało. Powinno wiedzieć, że nikt nie zadziera z ludźmi, bo ludzie pokonają każdego. I nie wiemy, co to jest." Przebudzony Godzilla zgniótł całą armię jedną ręką i wchłonął ich krew przez skórę. Na głowie wyrosły mu czarne włosy. Potem przy użyciu cienkich macek z klatki piersiowej wchłonął generała i przeobraził się w swoją trzecią formę. Była ona w kolorze kremowym. Miała czerwone oczy, wyrostki przypominające ludzkie uszy na plecach oraz egzoszkielet przypominający kości, aby uderzenia ogonem były bardziej bolesne. Godzilla zaryczał, jednak tym razem jego ryk brzmiał jak zniekształcone słowa. Ludzie na całym świecie widzieli, co się właśnie stało, ponieważ helikopter telewizyjny transmitował wszystko na żywo. Ludzie postanowili, że nie pozwolą na to, aby sytuacja znowu się pogorszyła. Na całym świecie zaczęły się strajki. Ludzie połączyli siły i obalili tych, którzy sprawowali władzę. Żadna partia już nie istniała. Teraz wszyscy ludzie stanowili jedność. Na ogólnego dowódcę została wybrana Yuri Serizawa, była kandydatka na prezydenta, na którą każdy głosował ze względu na jej inteligencję. Przegrała ona jednak wybory, ponieważ wyniki zostały sfałszowane. Wszyscy jednogłośnie zgodzili się, że muszą przestać niszczyć tą planetę. Ludzie przestali palić śmieci, zanieczyszczać wodę i wycinać lasy. Jednak Godzilla miał teraz ludzkie DNA. Już nie dbał o tą planetę. Teraz uważał, że jest jedynym gatunkiem, który powinien istnieć. Dalej zaczął siać terror i zniszczenie. Jednak na miejsce przybyła Mothra Prime, nowa forma Mothry, Rodan w swojej ognistej formie, która wyglądała jak ta z Godzilla vs. Mechagodzilla 2, Wielki Biały Lis oraz Godzillozaur. Mamy 7 stycznia, a mi za oknami legitnie strzelają fajerwerki. Nie wiem, czy na pewno tego nie słyszycie, ale tak jest, ale nieważne. Mothra użyła swojej magii i przekazała ludziom, że teraz jedyne, czego Godzilla chce, to zabicie wszystkich żyjących stworzeń. Ludzie zaczęli obmyślać plan. Godzilla wystrzelił swój atomowy oddech, który wyglądał jak ten Ultimy, ale był pomarańczowy. Jednak kaiju zrobiły unik. Zaczęła się wielka walka. Mothra latała z prędkością światła.
Rodan zaczął ziać ogniem, przez co wypalił Godzilli kawałek twarzy, tak że było widać mu kości, a jego skóra wisiała luźno. Potem Rodan postrzępił jego wargi swoimi szponami. Godzillozaur kopał Godzillę z wyskoku, a Biały Lis użył wielkiej pieśni chaosu, przez co w głowie Godzilli było słychać ciągle psychopatyczny śmiech. Oraz Godzilla widział w swojej głowie fioletowe halucynacje. Jakby jakaś postać latała, bardziej skakała mu przed oczami. Godzilla pochylił się, a następnie wydał ze swoich wyrostków grzbietowych strasznie głośny krzyk, który oszołomił inne kaiju. Godzilla z niesamowitą prędkością zaczął atakować obrońców ziemi, jednak wielki biały lis ugryzł go w szyję. Rodan splunął na niego lawą, Mothra żądliła go swoimi dwoma żądłami, a Godzillozaur uderzał go ogonem. Tymczasem ludzie obmyślili plan. Pracowali ostatnio nad eksperymentalnym myśliwcem Fraction Interdimensional, który był w stanie zaginać czasoprzestrzeń. Jednak, aby był do tego zdolny, musiał się rozpędzić do niesamowitej prędkości. Ludzie sądzili, że mogą go użyć, aby pokonać Godzillę. Mothra wyczytała im to w myślach i przekazała plan innym kaiju. Oraz przekazała ludziom, że kaiju pomogą im w zrealizowaniu tego planu. Operację nazwano Fraction Interdimensional Skilled Annihilation. W skrócie FISH. Ponieważ FISA brzmi dziwnie. Rodan przewrócił Godzillę, a wielki lis przytrzymał mu pysk. Po długiej walce, w której udało się zmęczyć Godzillę, myśliwiec został zdalnie wystrzelony prosto w paszczę Godzilli. Mothra chciała podnieść Godzillę, jednak był on za ciężki. Godzillozaur podskoczył i wykopał Godzillę wysoko w górę. Mothra złapała Godzillę w powietrzu i poleciała z prędkością światła. Godzilla wydał z siebie ostatni ryk, aż w końcu myśliwiec zadziałał. Stworzył czasoprzestrzenną czarną dziurę, do której Godzilla został wessany. Zmęczona Mothra wylądowała na ziemi. Ludzie byli przeszczęśliwi, że ich planeta przetrwała. Jednak wiedzieli, że nie może być ona ponownie zanieczyszczona. Bo wtedy kolejny, jeszcze potężniejszy Godzilla może powstać i zniszczyć rasę ludzką, aby przywrócić balans. Od tej pory ludzie żyli w zgodzie i pokoju z kaiju jeszcze bardziej niż wcześniej. Udało im się znaleźć sposób na budowanie miast bez niszczenia środowiska. Oraz pojawiło się wiele nowych gatunków kaiju, takich jak biolante, czyli inteligentne skupisko roślin, wielkie ryby, zigry oraz scylle, wielkie pająki wychwalane przez plemię Shunyous, które były w stanie tworzyć nowe gatunki. Pobierały one próbki DNA różnych gatunków, a następnie wsadzały je do tworzonych przez siebie kokonów. A potem wychodziły z nich nowe gatunki, takie jak chociażby czaszkołazy, dołgi lub Jet Jaguary. W moim uniwersum Jet Jaguar nie jest robotem, tylko po prostu gatunkiem kaiju. Nikt nie wie, co tak naprawdę stało się z Godzillą. Jedni mówią, że rozbił się na atomy, inni, że przeniósł się do innego wymiaru, jeszcze inni, że cofnął się w czasie i rozprzestrzenił się po różnych liniach czasowych, tworząc różne wersje samego siebie. Jednak jedno jest pewne. To jeszcze nie koniec historii tego Godzilli.